Pan Jezus zmartwychwstał. Zmartwychwstanie Chrystusa jest źródłem naszej najgłębszej nadziei, że i my będziemy mieli udział w Jego zmartwychwstaniu. I tak jak Chrystus musiał przejść przez cierpienie, przez śmierć na krzyżu, tak i my, żeby mieć udział w Jego zmartwychwstaniu, musimy też być przygotowani, że i nam trzeba dźwigać krzyż i podjąć krzyż cierpienia, a także trzeba nam przejść przez bramę śmierci. Zmartwychwstanie Chrystusa jest jednak siłą, którą nam daje do tego, abyśmy walczyli z wszelkim złem, którego w tej chwili na tym świecie jest tak dużo. Wydaje się, że ono zwycięża, że zło jest górą, że śmierć panuje w każdym miejscu na świecie. Tak, to prawda, ale do śmierci nie należy ostatnie słowo. Ostatnie słowo należy do tego, który umarł, ale dzisiaj żyje. Umarł po to, abyśmy mieli życie. I to daje siły do tego, aby podejmować walkę z wszystkimi słabościami i z całym złem tego świata. Wszystkim mieszkańcom Śląska Cieszyńskiego, a także czytelnikom portalu internetowego ox.pl pragnę złożyć najserdeczniejsze życzenia wielkanocne. Niech z tajemnicy tej Wielkiej Nocy czerpią siły do tego, aby iść przez to życie z podniesioną głową, a przede wszystkim z ogromną nadzieją w sercu, że wszelkie zło, którego dzisiaj jest tak wiele, to zło, które nas próbuje przytłoczyć, że ono już jest zwyciężone. Musimy mieć udział w śmierci Chrystusa po to, ażeby mieć udział w Jego zmartwychwstaniu. Zmartwychwstanie Chrystusa niech daje siły do walki z wszelkimi przeciwnościami. Zmartwychwstanie Chrystusa niech daje siły do podejmowania wszelkiego dobra, służenia dobru wspólnoty, tej najbliższej wspólnoty rodziny, ale także tej szerszej, jaką jest wspólnota naszego regionu, naszych miast, wiosek, naszych wspólnot parafialnych. Bądźmy świadkami zmartwychwstałego. Bądźmy świadkami Jego zwycięstwa nad śmiercią i nad złem. Tego z całego serca wszystkim życzę. Radosnego świętowania, pełnego nadziei i ufności, że zło zostanie pokonane, a życie zwycięży. Szczęść Boże.